intellect. Come and play with us. Red rum, red rum. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mam ogromną, niesamowitą przyjemność powitać tą zacną grupę gości, ponieważ w Radio SK dzisiaj gości Strefa Mroku Podcast. Jest ze mną Rafał Jasiński, czyli Randall. Witam cię serdecznie, cześć. Witam serdecznie. I jest ze mną pierwszy raz na antenie Jacek Rokosz. Witam ciebie, Jacku. Witam cię, Mando. Jest mi niezwykle przyjemnie, że się pojawiłem po wielu, wielu latach, kiedy się odbijaliśmy gdzieś tam w sferze może i strefy mrokowej, kingowskiej i w końcu mogę cię usłyszeć. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Ściskam cię bardzo mocno. Ja ciebie również, drogi kolego. Sklepik z marzeniami to jest dla mnie podcast nadal. Przepraszam bardzo, sklepik z horrorami. Tu kingowa pomyłka to jest dla mnie nadal podcast, który kiedyś to było po prostu wow. No a dalej, znaczy nie będę cię chwalił za coś, co robiłeś kiedyś, bo teraz dalej robisz nadal fantastyczne rzeczy. Nie, no ogólnie fajnie, że mamy możliwość pogadać. Po kurczę 10 latach zabawy w nagrywanie, nie? Stare no, tak się... dziadory podcastowe. Troszeczkę też staramy się reaktywować to, nie? W Strefie Mroku Podcast, tą ideę sklepiku z horrorami i od czasu do czasu robimy takie odskocznie, tak jakby tribut do sklepiku z horrorami. Tak, w ogóle pojawia się też Patryk, my ciągle się przyjaźnimy, Patryk ze sklepiku z horrorami i on pojawia się na Halloween, bo jest zajętym człowiekiem, wszyscy jesteśmy zajęci, ale... Ale już niedługo będzie niespodzianka. Tak, będzie niespodzianka i właśnie gdzieś tak w okolicach czerwca się pojawi, bo Patryk nabrał też ochoty i apetytu na nagrywanie podcastów i się pojawia w Strefie Mroku, więc Strefa Mroku przygarnęła też Patryka i tak jak mówi Rafał, czasami tam nam się udaje wyjść poza wrestlinga i sobie wtedy gadamy o tym, co nas fascynuje od ponad dekady, czyli horror i science fiction. Fantastycznie. Natomiast dzisiaj nie będziemy mówić o horrorze i science fiction i nie będziemy mówić o filmach w zasadzie, bo będziemy mówić o książce. Będziemy rozmawiać o książce Jak pisać pamiętnik rzemieślnika Stephena Kinga. Książce z 2000 roku, przy czym my porozmawiamy o jej nowej edycji wydanej na 20-lecie, ale ona różni się tak naprawdę tylko końcówką, więc o tej wersji z 2000 roku też porozmawiamy. Wysłuchaliście tego w audio, czy czytaliście normalnie, tradycyjnie? Ja i tak, i tak. Jak była premiera właśnie w 2000 którymś roku, to czytałem to, kiedy Pruszyński to wydał w książce, takiej papierowej, bo wtedy jeszcze nie używałem Kindla, a na iPadzie ciężko się czytało. I pamiętam, że była taka okładka, taki Stephen King, taki pomięty, taki zafrasobowany, taki patrzący. Czarna okładka była z tego, co pamiętam. Taka. No ja tak, pamiętam mam, twarz, mam ją tutaj przed twarzą właśnie. No i teraz przeczytałem, posłuchałem tego audiobooka z Leszkiem Filipowiczem, byłem tam. Tak, ja wcześniej nie czytałem tego, jeszcze pamiętam, bo my z Mando znamy się w zasadzie z forum Groza w każdym calu, jeszcze zanim zaczął nagrywać Radio SK. Teraz obecnie jest to forum, nadal istnieje w takiej formie troszeczkę nowocześniejszej, to jest Gozam Cafe. Wciąż tam zaglądam, chociaż się mniej udzielam, ale w okresie, o którym tutaj mówię, to się bardzo mocno tam udzielałem. Komentowaliśmy najnowsze właśnie rzeczy związane między innymi ze Stephenem Kingiem. No i w tym okresie ta książka to była takim trochę białym krukiem, albo gralem też, bo ona została wydana kiedyś tam właśnie, tak jak Jacek wspomniał, w tym wydaniu i bardzo długo nieznawiana. Na Allegro ona osiągała, o ile dobrze pamiętam, no, kwoty powyżej 100 zł, nawet do 200 dochodziła. Powyżej 200 czasami, no. W niektórych momentach, więc no wtedy nie mogłem sobie za bardzo na nią pozwolić. Gdzieś tam ona funkcjonowała poza tym takim właśnie nieosiągalnym czymś, co bardzo chciałem przeczytać. Była, ale niestety niedostępnym, powiedział, tak? W takich realnych wymiarach. No i jakiś czas temu wszystkie te książki Kinga zostały wznowione i też pojawił się Pamiętnik Rzemieślnika i pojawił się również, wydaje mi się, w e-booku wtedy. Ale też kupiłem, mam ten e-book, nie czytałem i teraz zauważyłem, że to wydanie rozszerzone wyszło właśnie z tymi dodatkowymi materiałami.
No i to mnie tak trochę przekonało do tego, żeby potem książkę sięgnąć i w tym samym dniu, kiedy właśnie ukazało się wydanie rozszerzone, ukazał się też audiobook czytany przez właśnie Leszka Filipowicza. Zastanawiałem się, czy ten audiobook jest również w tej wersji rozszerzonej, bo gdzieś tam w opisie książki nie było tego, w opisie audiobooka nie było tej informacji, czy to bazuje na tym rozszerzonym wydaniu. Okazuje się, że tak, że to również bazuje na tym rozszerzonym wydaniu. No i ja też zacząłem czytać właśnie w wersji papierowej, a dokończyłem sobie wersji audio i no jest to fajne doświadczenie, tutaj naprawdę Leszek Filipowicz robi no znakomitą robotę, rozmawiając o tym i namawiając Jacka do wysłuchania tego, czy do przeczytania, mówiłem, że tak jakby słyszał Stephena Kinga opowiadającego, tak, on tak akcentuje, frazuje, no po prostu zwraca się bezpośrednio do czytelnika, tak jakby na przykład Stephen King przed nami siedział i opowiadał nam tę historię, więc tutaj bardzo, bardzo gorąco polecam audiobooka również. Ja się zgadzam z tym, co mówisz. W ogóle ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony, że to wyszło w audio, bo śledzę tę historię tej książki od początku i tak jak mówisz, ona wyszła w 2001 roku w Polsce i się w ogóle wtedy nie sprzedała. Ja jeszcze wtedy nie siedziałem, nie miałem kontaktu takiego bliskiego z wydawcą, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to było wydane, jak to tam przebiegało, ale potem, gdy Renata Kuryłowicz przejęła Stephena Kinga w Pruszyńskim, to ona mówiła, że w zasadzie, nie wiem, z pół nakładu poszło na przemiał, bo oni wtedy nie, Pruszyński wtedy nie popierał taniej książki, więc gdy kończyły się prawa, oni przemielili po prostu te książki, nie oddawali ich tam za grosze gdzieś, bo mówili, że to psuje rynek. No teraz już jest chyba trochę inaczej. I Renata bardzo walczyła o to, żeby po tych 7 latach w 2008, żeby to wznowienie wydać i tego w ogóle nie chcieli. Mówili, że to się nie sprzeda, to się już raz nie sprzedało. To, że wariaci na Allegro płacą 150-250 zł za książkę, to są jednostki, nie? No w końcu to wydała, to się sprzedało, ale przez następne 13 lat nie było wznawiane. Ja nawet nie śledziłem już potem tego, a to ponoć znów było białym krukiem i znów osiągało ogromne ceny. No i teraz to było dla mnie zaskoczenie w ogóle, że oni wznowili, że wydali tę wersję sprzed roku, tę rozszerzoną na 20-lecie, bo ja mam wrażenie, że Pruszyński w ogóle tego nie reklamował. Ja jakoś przypadkiem ktoś mi wysłał linka, że na ich stronie jest ta książka, że będzie za miesiąc dostępna i ja potem widziałem może jedną grafikę na fanpage'u Pruszyńskiego z reklamą i chyba tam z napisem, że będzie tam coś Joe'ego Hilla i to tyle, nie? W ogóle nie było jakieś takie, wiesz, tutaj by można jakoś tak agresywniej, że wiesz, że będzie Owen King, będzie Joe Hill, który teraz się sprzedaje i tak dalej, a tak jak mówisz, no, wyszła wersja audio, co też mnie niesamowicie zdziwiło, że tę książkę w audio wydali i tam też nie ma ani słowa, nie? Ani w opisie, ani na tej graficzce, okładce nie ma ani słowa. Ja dopiero jak ją kupiłem i odpaliłem w aplikacji, to po rozdziałach zobaczyłem, że są te rozdziały dodatkowe. I zgadzam się, Leszek Filipowicz czyta świetnie, chociaż, kurczę, momentami to była trudna książka do przeczytania, bo tak jak on sobie płynie przez życiorys, przez to właśnie opowiadanie jak pisać, ale na końcu mamy taki duży rozdział o redakcji, na przykładzie opowiadania 1408 i ja to słuchałem z książką w ręku, nie? Sobie porównywałem, bo tam mamy dwa maszynopisy, jeden pierwsza wersja, drugi z wykreśleniami i tam nieźle musiał się nagimnastykować, żeby to jakoś przedstawić. Lista książek też nie męczyła w audio, szczególnie, że... Ja to pominąłem w ogóle, bo tam taka lista, to sobie zawsze można sprawdzić w audiobooku, przepraszam, w e-booku, nie? Czy w książce papierowej, jeżeli ktoś ma, więc to męczące trochę było. No trochę kaleczy nazwiska, niestety, angielskim. No może i kaleczy, ale ja w sumie byłem pod wrażeniem akurat, jak czytał po angielsku, bo jak sobie wyobrażałem, jakby to czytał jakiś inny lektor, nie wiem, Leszek Teleszyński na przykład, to chyba by uszy krwawiły. Także ja mimo wszystko byłem pod wrażeniem niektórych tytułów. Znaczy, ja nie zwróciłem uwagi, jeżeli chodzi o samą treść, tą poza tą listą, bo listę, tak jak powiedziałem, pominąłem, to nie zwróciłem uwagi, nic mi tam się nie rzuciło tak mocno w uszy, żeby coś było mocno skaleczone, jeżeli chodzi o nazwiska. Także być może na tej liście jest więcej takich nazwisk, które no, nie są zbyt popularne lub trudne do odczytania. Może to jest ten problem, bo z samej treści książki nie zwróciłem uwagi, żeby tam było coś źle wymawiane. Znaczy, wiesz co, ja nie pomijałem listy, dlatego, bo ja chciałem sprawdzić, myślałem na początku, że ta lista będzie po prostu rozszerzona i sprawdzałem ją z książką, czy jest rozszerzona, nie była rozszerzona, potem był następny rozdział dodatkowy, który okazał się być tylko listą, co jest dla mnie rozczarowujące, ale też go przesłuchałem, bo mówię, może nie będzie tylko lista, może będzie coś więcej, a potem drugi rozdział dodatkowy, który był kolejną listą książek, także ja te wszystkie trzy listy przesłuchałem, a jeszcze czasami, wiesz, miałem tak, że już naprawdę gdzieś tam odpływałem myślami i gdzieś mi w głowie zabrzęczało,
wyskoczało jakieś nazwisko, które i wiesz, i cofnąć, nie? O 30 sekund i od nowa słuchać 30 sekund listy, nie? Także ja te listy trochę sobie posłuchałem w sumie. I jeszcze jakbym się miał do lektora do jednej rzeczy doczepić, to wywiad z Joego Hilla z Kingiem, no to jest rzecz, którą ciężko przetworzyć. No fajnie by było, gdyby drugi lektor był, nie? Tam jakiś... No ale też wiesz, tam jest chemia między nimi, no znają się całe życie, nie? Joego Hilla. Tam były żarty. Ja na przykład jednego żartu nie załapałem, nie zrozumiałem. Mówię, czy to jest błąd w tłumaczeniu, o co chodzi? Jak tam Joe Hill mówi, że to jest twoja 203. książka. Mówię, kurde, o co chodzi, nie? A to wiesz, no jakbym to oglądał na filmiku, ten filmik był dostępny przez jakiś czas na YouTubie, no to od razu bym załapał, nie? Że to jest po prostu żart, nie? A tutaj mamy przetworzenie najpierw rozmowy na tekst, a potem jeszcze przetworzenie na audio. Więc ten rozdział tak w audio tak sobie dla mnie wypada, no ale no to inaczej się nie da, nie? Tego zrobić. Ja tak się zastanawiam jeszcze, wracając do tego, o czym mówiłeś na początku, Mando, dlaczego ta książka się nie sprzedawała. I tak sobie myślę, że ludzie, którzy sięgają po Kinga, to oczekują oczywiście, że tam będzie proza, będzie kurczę horror. I ta książka jest kurczę dla mnie bardzo dziwnym przykładem takiej jakiejś rozbieżności tego, co jest w tytule, a tym, co mamy w środku, bo bardzo rozbudowany jest ten wątek życiorysu i mi się to bardzo podoba w tej książce i ja w ogóle bardzo cenię u Kinga, myślę, że się też po tym podpiszecie, że jego wszystkie wstępy, posłowia do książek są niezwykle zajmujące, jak się je czyta. I no ja mam ostatnio książki, w ogóle tak... w których bardziej posłowia i wstępy lubię niż same książki, jeżeli chodzi o Stephena Kinga. Właśnie nie chciałem tutaj już tak, wiesz, tak tego mówić, że ostatnie książki Kinga dla mnie często jest tak, że wolę właśnie poczytać wstęp czy posłowie niż samą książkę. Może nawet nie będę wymieniał tytułów, ale tak bywało ostatnio. I to jest dziwne, nie? Że mamy tytuł, nawet ta okładka i audiobooka jest taka, że jest papier liniowy i na tym jest ołówek położony i to tak odstraszać być może jakiegoś czytelnika potencjalnego, po jaką cholerę czytać to, skoro ja nigdy nie będę pisarzem. A okazuje się po otwarciu, że tam jest stary dobry King, gawędziarz, który dużą część procentowo tej książki poświęca na opisie tego, kim jest i co się z nim działo. Robi to w swoim stylu. To jest bardzo fajne, że on streszczając swój życiorys opowiada o tym, z czego wyrósł. To nie jest człowiek, który nie wiem, był synem pisarza, prawda, albo tam miał jakichś krewnych, którzy go do tego zachęcali. Wręcz przeciwnie, tam opisuje w szkole, że był strasznie męczony, no może nie, ale był z jednej strony doceniano jego talent, ale mówiono, że się strasznie zatraca w swoim dziwnym jakimś stylu, bo tam jest taki jeden przypadek opisania, kiedy King za młodu Steve zrobił jakiś taki satyryczny utwór na temat nauczycieli i to skończyło się jakąś katastrofą w szkole. I to są bardzo fajne anegdoty. W ogóle ja zaraz skończę, ale chcę wam powiedzieć, co mi się strasznie podobało i zwróciłem na to uwagę, kiedy on opisuje swoje życie takie, kiedy był maluszkiem, tam nie wiem, miał może 7 czy 5 lat i urządliła go pszczoła albo osa i on tam opowiada o tym, daje to jako przykład takiej traumy, jak przestał ufać dorosłym, że kiedy go zaprowadzą do lekarza i powiedzieli mu, nie wiem, czy rodzice, czy lekarz, już nie pamiętam, to nie będzie bolało. I oczywiście bolało jak jasna cholera. I od razu sobie skojarzyłem to wydarzenie. On tam opisuje ból, opisuje właśnie, jak bardzo ciężko było przebić tam bębenek w uchu i że to miało związek właśnie z tymi owadami. I od razu ja powędrowałem myślami do Lśnienia. I to nie oczywiście filmu, tylko książki, gdzie jest wydarzenie, w którym to Jack Torrance podarowuje taki niby wyczyszczony ul po pszczołach, pamiętacie, swojemu synowi. I to kończy też się katastrofą. I raz, że tego nie ma w filmie, to w książce jest świetne. I też jest o tym, o czym pisze tutaj King, jak pisać, że przestajesz ufać tym dorosłym, bo tam pamiętam, że Wendy się pyta, na pewno jest to bezpieczne? Mówi do Jacka. On mówi, tak, wyczyściłem dokładnie, tam nic nie ma w środku. I oczywiście działa ta zła magia hotelu i tam jednak się pojawiają jakieś osy czy pszczoły i żądą bardzo dotkliwie tego młodego Danego. I bardzo fajne jest to, poczytać właśnie tego typu rzeczy w Jak pisać, gdzie widzimy, że te jakieś tam straumatyzowane wydarzenia z młodości, które gdzieś tam spowodowały inne lub takie lub inne reakcje, jeśli chodzi o jego pojmowanie świata dorosłych, wpłynęły również na jakieś fragmenty jego najwybitniejszych powieści. Ja wiem, że to brzmi może banalnie, ale mi to strasznie ucieszyło, jak sobie to teraz przypominałem, że ta anegdota tam się pojawia właśnie o tych osach i gdzieś sobie ją połączyłem z Lśnieniem. I wydaje mi się, że to jest jeden z chyba
najlepszych fragmentów, nie fragmentów, tylko części tej książki, jeśli nie chcemy myśleć o tym, że tutaj nauczymy się pisania, bo w dalszej części on też bardzo sprytnie nie daje takich reguł, tylko mówi o, na przykład o tym, że pisanie to jest przeżycie wręcz metafizyczne i wiąże się gdzieś z telepatią. Też coś takiego pada. Ale to mi się bardzo podobało. Kurczę, ja uwielbiałem ten fragment. No właśnie, ta książka fragment, nie jest podręcznikiem, moim zdaniem. Zaczyna się u twórcy, a kończy się u czytelnika, że to jest pewien rodzaj przekazywania nie tylko treści, ale też myśli, tak? To bardzo mi się podobało. To zresztą, tak podobnie jak Jacek, ja bardzo lubię te wątki biograficzne. Tutaj zaznaczyć trzeba, że no King jest bardzo szczery w tym, co pisze. Tam są wątki, które no nie są dla niego pewnie przyjemne, kiedy je rozpamiętuje i kiedy o nich mówi, ale jest otwarty. Ja też rozumiem tej rzecz taką, że pisarz tego formatu, człowiek, który osiągnął w swojej karierze zawodowej no niemal już wszystko, może sobie pozwolić na taką szczerość, tak? Może pozwolić się na odkrycie swoich słabości, to nic mu to nie zaszkodzi, a jakkolwiek no bardzo mi się to podobało, że w tych kwestiach właśnie zarówno o dzieciństwie, o przeszłości, o rodzinie swojej, kiedy mówi relacjach właśnie z członkami rodziny, wcześniej z rodzicami, z wujkami jakimiś, później już oczywiście ze swoją własną rodziną, którą założył, problemy oczywiście z narkotykami, problemy z alkoholem. On jest bardzo szczery w tym, co mówi. To mi się bardzo podoba, świetnie się tego czyta. Po prostu ma się wrażenie, że to jest człowiek, który opowiada w taki sposób, żebyśmy go lepiej poznali przede wszystkim, tak? Ale też ten wstęp służy nie tylko temu, żeby poznać samego Stephena Kinga, ale też pokazać drogę pisarza, tak? Drogę pisarza do momentu od początku, tak? Do momentu, kiedy stał się tym słynnym Stephenem Kingiem. To było rewelacyjne i to stanowi bardzo fajne wprowadzenie do tej drugiej części, w której no już taki bardziej z braku lepszych określeń poradnikowy jest ten element tej książki, zresztą jak sam tytuł wskazuje, ale to również nadal pozostaje w tej formie takiej gawędy. To jedno od drugiego znacząco nie odstaje i to wszystko ładnie się ze sobą komponuje jako taki kompletny poradnik dla osób, które ciekawe są życia Stephena Kinga, ciekawe są w jaki sposób mogą wkroczyć na podobną ścieżkę rozwoju, kariery, cokolwiek, tak? Czy ja wam powiem, że jak te 20 lat temu, ja wtedy byłem ledwo po 20, tę książkę kupiłem, to ten środek mnie wtedy faktycznie nie interesował. A z kolei ten życiorys przeczytałem z 10 razy pewnie gdzieś tam co jakiś czas, nie? Bo to była jedyna biografia wtedy dostępna i wracałem do niej. Byłem też młody, głupi, więc mnie inne rzeczy wtedy bawiły, więc tutaj takie nietypowe podejście do autobiografii mnie bawiło, gdzie tam widzimy, on opisuje jakieś tam upuszczenie pustaka na nogę, właśnie to urządlenie przez pszczoły, przebijanie bębenków. Albo jak sobie jądra poparzył jakimś tam roślinką. No, podtarcie tyłka po zrobieniu kupy trującym bluszczem. Albo ta opiekunka, nie pamiętam jak się nazywała, która siadała mu na twarzy i puszczała bąki. I pierdziała. No, pierdziała mu w twarz, a jednego dnia opchała go jajkami, także zwymiotował na siebie i zamknęła go w szafie zwymiotowanego, nie? I tam go trzymała. No to takie były anegdotki, które mnie bawiły, nie? Teraz one też mnie bawią nadal, ale z drugiej strony tak myślę, po cholerę to w tej książce jest, nie? Teraz jako trochę już starszy czytelnik bardziej mnie przekonała ta druga część tej biografii, autobiografii, czyli tam jest bardzo duży nacisk na alkohol, na alkoholizm, na to jak on właśnie zaczynał wydawać, jak był wtedy zapijaczony, jak go z tego wyciągnęli i teraz na to zwróciłem bardziej uwagę i to mi się podobało z taką klamrą właśnie. Dzieciństwo pal licho, nie? Te wszystkie zabawne anegdotki, przedziwaczne, chociaż one też nam wpływają na to, że widzimy rozwój tego, jak on się stał tym człowiekiem, nie? Od dzieciaka, który podtarł sobie jaja trującym bluszczem, po faceta gdzieś tam na granicy alkoholowej zapaści. Ale to też jest taka klamra fajna, bo zaczyna się właśnie od tego, jak on zaczynał wydawać, jak prawie spadł na dno, a potem mamy tę kanapkę, że po tym całym środku o pisarstwie mamy jeszcze rozdział o wypadku, nie? Więc cała ta książka zamyka się życiem Stephena Kinga, a tak naprawdę ten poradnik pisania, który też jest gawędziarsko napisany, jest w środku, nie? To jest to są takie wnętrzności. To jest dziwnie ułożona książka, bo ja bym się nie spodziewał
takie ułożenie. A teraz, gdy doszły jeszcze te dodatkowe rozdziały, to już w ogóle jest dziwnie, ale to może na koniec jakoś to podsumuję. Ale mnie się podoba ten życiorys. To jest fajna rzecz do przeczytania i dużo tutaj jest właśnie humoru Stephena Kinga, a też z gorzką puentą. Znaczy, może puentą nie, bo puenta jest optymistyczna, ale z gorzkim tam, nie wiem, preludium do puenty. Zgodzicie się chyba ze mną, że to jest też, jeżeli chodzi o ten życiorys, to jest też fragment bardzo inspirujący, nie? Bo jednak no, były w życiu Stephena Kinga ciężkie momenty, tak? Czy tu w jego dzieciństwie, czy też właśnie później, kiedy już z żoną próbowali jakoś stanąć na nogi, ten czas, kiedy pracował gdzieś tam podejmując się jakichś takich prostych, rzemieślniczych wręcz prac, prawda? Jak gdzieś tam w jakiejś pralni pracował chemicznej, miał styczność z jakimiś tam odpadami, prawda? Z jakichś szpitali, brudami i tak dalej. I człowiek, który właśnie no, ciężką pracą i oczywiście samozaparciem gdzieś tam w którymś momencie życia doszedł do takiego przełomu, że udało mu się, że jednak nie porzucił tej idei, tej myśli pisania, że wyszedł z tego, że osiągnął, no i teraz jest multimilionerem, można powiedzieć, milionerem co najmniej, tak? Więc niesamowita rzecz, niesamowicie inspirująca dla wszystkich ludzi, którzy no, w którymś momencie życia muszą i też po prostu no, gdzieś te swoje marzenia porzucić, odstawić na dalszy plan, a zająć się po prostu zarabianiem na życie, tak? Jest to niesamowicie inspirujące i wydaje mi się, że ten fragment, ta cała część biograficzna też daje bardzo fajne podłoże do tego startu dla ewentualnych pisarzy albo ludzi marzących o tym, by swoją karierę zawodową właśnie szukać właśnie w sferze pisania, że no, wszystko jest możliwe, tak? Nie ma rzeczy, które całkowicie przekreślą moment, w którym można wejść właśnie na tą drogę właśnie rozwoju pisarskiego, czy też wydać jakąś książkę, tak? Więc ten fragment ja zawsze odczytuję jako bardzo inspirujący i w tej książce mi się to bardzo podobało. Czy to jest rzeczywiście taki amerykański sen, moim zdaniem? King się świetnie w to wpisuje, nie? Że tak jak powiedziałem ja wcześniej, że on ani nie był z bogatego domu, ani za bardzo nie miał też tradycji tych pisarskich, a jednak ta jego miłość okazuje się bardzo ważna i to jest takie bardzo amerykańskie i wcale nie kpię, no bo to jest taka szczypta magii gdzieś tam w życiu tego pisarza. Ja jeszcze dwa słowa na temat tej struktury, bo tak sobie pomyślałem to, co powiedział Mando przed chwilą, że tam doklejono jeszcze dodatkowo właśnie te wywiady z Owen i z Joe i są te rzeczy, które wcześniej nie było właśnie w powieści, że to jest taki trochę Frankenstein, nie, posklejany. Mam takie wrażenie, jak się słucha tej książki całej albo czyta, że ona się stała trochę takim patchworkiem, jakbyśmy oglądali czasami dodatki do filmów. Takie jakieś sceny niewykorzystane, troszeczkę jakiś fragment, który miał być w wersji reżyserskiej. Jest ta treść oczywiście, ale to wszystko sprawia wrażenie takiej niespójności i jest takim trochę taką nagrodą dla takich właśnie fanów, no takimi jak pewnie my jesteśmy, którzy przeczytali już wiele książek Kinga, widzieli mnóstwo wywiadów z nim, w ogóle się tam gdzieś wyrośli na tym pisarzu i teraz nam nie przeszkadza to, że ta książka tak wygląda i staje się takim właśnie trochę potworem Frankensteina, bo cieszymy się z tego, że tam jeszcze coś dodatkowego jest. A powiem, dlaczego mnie to też cieszy, bo to, co powiedzieliśmy o tym wątku biograficznym, tam King mówi, nie, o tym swoim pierwszym pokoju pisania, o tym ogromnym biurku, przy którym on siedział, o tym jak chlał tam i pisał mizeriadą. A z drugiej strony mamy opis, jak ja dobrze pamiętam, chyba Owena, tak, który mówi, że on pod tymi drzwiami siedział, jak ojciec pisał, pamiętacie? Z pieskiem. I to jest tak wzruszające, kiedy słyszymy drugą stronę tej historii, gdzie Owen coś takiego mówi, że czasami mu się wydawało, że ojciec walił w tą maszynę do pisania po to, żeby tylko walić, że wcale nic takiego nie pisał tam, tylko po prostu nachrzaniał w tą maszynę i wszyscy wtedy w domu wiedzieli, że ojciec pracuje. Pies był smutny, bo nie mógł wejść do pokoju, gdzie jest trwa ta praca. No i właśnie przychodził go pocieszać syn Kinga, tego psa. Razem sobie tam siadali pod drzwiami, on go głaskał i wsłuchiwali się w ten stukot tej maszyny i to się świetnie dopełnia, ta cała historia, właśnie przez ten dodatek, przez tą wyciętą scenę jakby z filmu, że widzimy te uniwersum, które się rozszerza. Z jednej strony widzimy zagubionego faceta, który odniósł sukces z tymi pierwszymi powieściami, Carrie, Miasteczko Salem, potem pisze Misery i sam o sobie mówi, że do końca nie pamięta, jak to się wydarzyło, że on napisał tą książkę, bo i narkotyki, i alkohol. A z drugiej strony mamy tą rodzinę, to bardzo oczywiście taką też
pomnikową wręcz figurę żony, która też jest tutaj świetnie przedstawiona jako pierwsza redaktorka. On mówi nawet o w wywiadzie, to też się fajnie dopełnia, to co mówię, w wywiadzie z Joe mówi, że uwielbia uśmiech swojej żony, który z jednej strony jest opuszczony w kąciku ust, a z drugiej strony się podnosi i King jako jedyna osoba na świecie jest w stanie rozszyfrować, co ten uśmiech znaczy. I to jest bardzo fajne, jak mówię, ta książka może być niespójna, ale daje jakiś taki może niezbyt elegancki, ale jednak jak się o tym pomyśli tak całościowo, to bardzo ładny obraz tej rodziny, która gdzieś tam się zmagała z tymi wszystkimi rzeczami, które się wydarzały i z sukcesem ogromnym, i z porażkami tego jako człowieka Kinga, no i gdzieś tam rosnącym apetytem na pisarstwo synów. Zresztą dosyć fajne jest to, że Owen mówi, że ojciec go zmuszał do tego, żeby on nagrywał audiobooki i w pewnym momencie mówi, że wszyscy to robili dla ojca. To znaczy i on, i siostra, on i jego płacił brat, za to, za nagrywanie audiobooków. Płacił tak chyba 9 dolców. W sposób na zarobek był, nie? W jakiejś formie. I później to jest fascynujące. No, ale to, co mówisz, fajne. Super jest. Ja na to tak aż tak nie zwróciłem uwagi, kurczę, teraz jak dopiero jak o tym mówisz, to, że to fajne jest, że te dwie strony, że Owen siedzący pod drzwiami. Ja w sumie zawsze chciałem usłyszeć, czy Joe Hill pamięta tę scenę, o której King często mówi, że to było takie impuls do lśnienia, czyli gdy wrócił do domu, był pijany, a dzieciak mu porysował cały maszynopis i sobie myślał, kurczę, zabiję tego dzieciaka, nie? Wiesz, Jack Torrance złamał mu rękę. Według relacji Stephena Kinga nic mu nie zrobił. Zawsze się zastanawiałem, czy Joe Hill to pamięta i jakby to wyglądało z jego punktu widzenia. No, ale to, co mówisz, fajne. Takie drobiazgi, szczegóły, no. To jest w sumie fajna rzecz i to można by dalej rozbudowywać. Tak, tam jest wiele takich rzeczy, to prawda. Mhm. Dobra. Natomiast wnętrzności, środek, czyli pisanie. Ty powiedziałeś, Jacek, że ta książka może odrzucać niektórych, bo przecież po co mam ją czytać, skoro nie jestem pisarzem? Ja tak sobie też myślałem, jak byłem tym tam gnojkiem 20 lat temu. Teraz na to trochę inaczej patrzę, wiesz, bo z drugiej strony nie jestem filmowcem, a lubię oglądać dokumenty o tworzeniu filmów, nie? I oglądamy wielokrotnie dokumenty o tym, jak twórca mówi nam, w jaki sposób tworzył film, albo jak coś trzeba zrobić i sprzedaje nam jakieś techniki. Ja rozumiem, że niektórzy odbiorcy nie lubią, gdy magik zdradza swoje sztuczki i niektórzy nie lubią czytać na przykład notek gdzieś tam w zbiorach opowiadań Kinga, gdzie on coś tam dopowiada do tych opowiadań, jak one powstały. Ale dla mnie to jest fajna rzecz, bo ta książka jest właśnie odpowiednikiem takiego filmu dokumentalnego o tworzeniu filmów, bo taki filmowiec pokazuje to na przykładzie filmu jakiegoś konkretnego, który my lubimy, a tutaj King też bardzo często wplata właśnie konkretne przykłady książek, które lubimy i napisał książkę o tworzeniu książek i kurczę, ten środek, on może się wydać odrzucający, ale on jest napisany naprawdę przyjaźnie, to się chłonie już od samego początku, tak jak mamy ten wstęp, o którym wspomniałeś, czym jest pisanie i ten motyw z telepatią, do tego było fantastyczne nawiązanie, nie wiem, czy Randall na to kiedyś wychwyciłeś, bo my na forum na pewno o tym pisaliśmy, było nawiązanie w trzecim sezonie Lost, Zagubionych, bo on tutaj mówi, wyobraźcie sobie królika, białego królika z ósemką namalowaną na grzbiecie, i że ja myślę o nim teraz, a wy myślicie o tym za ileś tam lat, a ten królik pojawił się na początku trzeciego sezonu Lost. Jedno z najfajniejszych nawiązań. Przypominam sobie teraz. Tak. Bardzo hermetyczne, że tylko zrozumiałe naprawdę dla... Ale tam twórcy potwierdzili, że faktycznie mieli to na myśli, nie? Że to jest nawiązanie dla takich mega już nerdów. Nie? Skrzynka z narzędziami, ten następny wstęp, on jest rewelacyjny. Kurczę, ja się trochę obawiałem, że ta książka nie będzie dla polskiego czytelnika, że wiesz, że będzie za bardzo gdzieś tam w amerykańskiej gramatyce angielskiej, w realiach amerykańskich, a tak naprawdę tutaj jeden podrozdziałik tylko bym powiedział, że jest taki o agencie literackim. Natomiast skrzynka z narzędziami to jest coś, co powinien przeczytać sobie chyba każdy, kto zamierza, nie wiem, zmierzyć się z pisaniem fabuły. Bo tutaj mamy te dwie zasady, tryb bierny i przysłówki w opisach dialogów. No to jest coś, co po prostu, jak ja czytam wielu gdzieś tam twórców internetowych, czy takich, którzy już się wybili gdzieś tam, czy to na swoim self-publishingu, czy gdzieś tam właśnie w tym naszej niszy horrorowej, to się zastanawiam, kurczę, naprawdę, wydrukujcie sobie to, ludzie, i wbijcie sobie to do głów, bo to jest naprawdę lekcja, którą powinien każdy
każdy chyba początkujący pisarz, a także czytelnik. No, jesteśmy czytelnikami, teraz widzę. Tutaj mój ulubiony pisarz wytknął to, co mnie zawsze wkurza i nazwał to, normalnie to nazwał, pokazał palcem, robisz to źle, nie? Mi się podobało też, tak w nawiązaniu troszeczkę i do tych wszystkich zbiegów okoliczności, o których bardzo często rozmawiamy sobie między Jackiem, on bardzo wymienia tam jako takiego przedstawiciela, twórcę znakomitych, wybitnych dialogów, wymienia właśnie Larry'ego McMurtry'ego, między innymi, prawda, obok Cormaca McCarthy'ego, czy też Raya Bradbury'ego, ale mi się to podoba, no bo akurat Jacek zaczął czytać teraz na południe od Brazos, zdaje się. Więc rzeczywiście, no te dialogi tam są wybitne i opisy znakomite, więc no ucieszyło mnie, że Stephen King, czego wcześniej nie wiedziałem, też lubi Larry'ego McMurtry'ego. To super, super sprawa. I dużo, dużo fajnych przykładów, ale bo my mówimy tylko o tym, że to jest to książka, która stanowi taki poradnik dla twórców pragnących zmierzyć się z karierą pisarską, czy rozpocząć swoją drogę do pisania, ale to jest książka też, którą wszyscy, którzy cokolwiek piszą, jakikolwiek rodzaj tekstu... No... Nawet więcej powiem, ci, którzy w ogóle nagrywają podcasty i w ogóle mówią, czy są wykładowcami, serio. Tak, i ona jest taka uniwersalna, bo pokazuje King, w jak prosty sposób można bardzo wysoką, znaczy jak można wartość swojego tekstu, jakość swojego tekstu, jakiegokolwiek tekstu publikowanego gdziekolwiek, pokazywanego publicznie, no ulepszyć po prostu. Dzięki prostym zabiegom, banalnym bym powiedział wręcz zabiegom, a i tak oczywistym, kiedy już się o tym usłyszy, prawda? Że wcześniej człowiek sobie nie zdawał sprawy. Ja tutaj właśnie mówię o tych wszystkich przymiotnikach czasami. Sam mam tendencję, jeżeli piszę jakieś teksty, do nadużywania tego typu określeń, a okazuje się, że to rzeczywiście, kiedy spojrzysz się na to z jakiejś takiej szerszej perspektywy, to takie nadużycie tych części zdania, może być bardziej poczytane jako grafomaństwo niż erudycja jakaś, tak, pisarska. Więc no, dużo takich właśnie kruczków dla każdego, kto chce poprawić swoją umiejętność tworzenia nie tylko fabuł, ale też po prostu dobrych tekstów. Ja w ogóle, wydaje mi się, że zacznę może od tego, o czym ty mówisz, Mando, że to może być odrzucające. Tak, wydaje mi się, że ten tytuł dla ludzi, którzy właśnie nie chcą być pisarzami albo w ogóle nie wiążą swojej przyszłości z pisarstwem, może być potencjalnie odrzucający. I gdyby tytuł był Jak opowiadać, to może Jak opowiadać Stephen King, nie? Jak opowiadać Stephen King. To może by to łatwiej trafiało też do takiego potencjalnego człowieka, który niekoniecznie myśli o tym, żeby, nie wiem, włączyć komputer i zacząć pisać, bo... Ja jestem zdania również, i mi się to strasznie podoba, że tam jest bardzo dużo dobrej wiedzy i on to po swojemu nazywa. Przed chwilą powiedzieliście o jednej strukturze, on też mówi o pisaniu przy zamkniętych i otwartych drzwiach. To są bardzo obrazowe przykłady, które mogą pozwolić wszystkim, którzy zajmują się czy to słowem pisanym, słowem mówionym, nagrywaniem właśnie jakichś filmów na YouTube'a, może pomóc w takim sprecyzowaniu własnych myśli i umiejętności opowiadania o czymś. Ja nie jestem żadnym pisarzem, ale mam ze sobą dwie książki historyczne, jestem filmowcem i przyznaję, że mój wydawca, moi redaktorzy często pisali na przykład na marginesach moich wypocin, pisali Panie Jacku do brzegu, czyli już za dużo dygresji. Mi się to strasznie podoba, że ja jestem w stanie połączyć to, właśnie tą pracę redakcyjną, jaka była robiona na tych moich dwóch książkach, z tym, co pisze King. To jest bardzo dobre, ja to bardzo lubię, kiedy mówi się o przymiotnikach, używaniu czasowników, o trybie warunkowym. Ja wiem, że to musi być, bo to jest mięso, ale mnie to od razu odrzuca, bo mnie się kojarzy szkoła podstawowa i to, jak byliśmy, wiecie, wszyscy w tym trybie bardzo ciasnym nauczania, no, wtłaczani w te wszystkie właśnie struktury, które nie bardzo przypominały nie humanistykę, tylko właśnie jakieś nauki typu fizyka. Cóż znaczy czasownik dla mnie, kiedy ja chcę już siąść i zacząć czytać jakąś książkę, chociażby Tolkiena, o którego też tutaj często nawiązuje King. Mm-hmm. Ale ta książka jest dla mnie bardzo ważna właśnie z tego powodu i kiedyś mi Rafał coś powiedział, teraz powiem coś narcystycznego, Rafał mi coś kiedyś bardzo miłego powiedział i to wiąże się może nawet z inną bardziej książką, ale tożsamą z tą, którą dzisiaj omawiamy, czyli Dance Macabre. Otóż ty przeczytałeś, Rafale, te moje dwie książki i powiedziałeś, że je się czyta jak Dance Macabre. Zwłaszcza drugą. No tak, to jest,
pierwsza książka jest jakimś przestrachem pewnie robiona, ale to jest oczywiście dla mnie największy komplement. Ja przeczytałem Dance Macabre chyba w szkole średniej i wiecie co, podobnie jak z tą książką, jest coś takiego, ale wrócę do Dance Macabre, jak byłem właśnie tym nastolatkiem. To było takie odkrycie dla mnie, że można w ten sposób pisać na takie tematy. Jak w ogóle można zabrać się za książkę historyczną, za non-fiction i napisać to tak gawędziarskim stylu, a równocześnie z taką ilością informacji przyswajalnych dla wszystkich. I to samo jest tutaj. Ja się bardzo dobrze bawiłem, kiedy Stephen King pisze o tym, że no, jest tam William Faulkner, jest John Steinbeck, są jego pisarze, których on uwielbia, jest Joseph Conrad, oczywiście William Golding, czyli twórca chyba jego z ukochanych książek Władca Much. To wszystko jest, ale równocześnie jest King, którego ja uwielbiam. No i tutaj ja łączę swoje cechy, które ja też bardzo lubię u siebie. On uwielbia popkulturę i kitsch. On mówi przecież o filmach, które oglądał w kinach samochodowych, które go ukształtowały. Mówi przecież o Ataku gigantycznych pijawek, mówi o Robot Monster. Opisuje te filmy, jakie ogromne wrażenie na nim robiły. O tym, jak sam próbował potem pisać pierwsze swoje opowiadania, które były jakimiś adaptacjami, odpowiednikami tych strasznych filmów z lat 50. I przyznaję wam, że to jest dla mnie ogromna zasługa. Ja nie wiem, czy ja bym w ogóle się podjął pisania na temat kina eksploatacji amerykańskiego, gdybym nie przeczytał właśnie najpierw Dance Macabre, a później Jak pisać, bo on mi udowadnia, że struktura jest bardzo istotna, trzeba umieć składać zdania i tak dalej. Natomiast ważne jest to, on o tym mówi, żeby mieć też możliwość przełożenia swoich myśli, złapania tego czytelnika, niezależnie od tego, co ten czytelnik myśli albo gdzie jest. Ja nigdy nie byłem w kinie samochodowym, nie byłem w latach 50., nie byłem w Dallas w 63 roku, ale ja tam jestem, kiedy King o tym pisze. I tak było z książką Jak pisać, i tak było z Dance Macabre. I rozszerzając to jeszcze bardziej, uważam, że on ma rację. To jest ogromna jakby intuicja geniusza w tym wypadku, bo zwróćcie uwagę, tak samo jest z muzyką. Kiedy pierwszy raz słyszeliśmy tych Rolling Stonesów, czy tam cokolwiek słuchaliśmy, niech to będzie Mozart, to z nami zostaje, nie? Ten Mozart pisał, czy ten, nie wiem, Rolling Stones, czy Pink Floyd pisali tę muzykę, kiedy nas nie było na świecie i nie myśleli o nas. I King to udowadnia w swoich książkach, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakim czasie, to jakaś metafizyczna więź nas łączy. To samo jest z obrazami, nie wiem, Michała Anioła, jakimiś freskami. Jego już nie ma z nami. I nie planował to dla nas, to co robił, a mimo wszystko my dzisiaj czujemy wzruszenie, zaciekawienie, oczywiście przestrach, jeśli trzeba. I on ma rację. Wydaje mi się, to co też powiedziałeś, Rafale, to jest jedna z wielkich zasług tego pisarza, że my, sięgając do tej książki, którą dzisiaj omawiamy, możemy poczuć się pewniej, nie? Że kurczę, on ma rację, ja też mogę. I mnóstwo jest takich YouTube'owych różnych filmików, nie wiem, jak zrobić dobry makijaż, jak napisać książkę, jak zreperować samochód. Być może one są bardzo dobre, ale dla mnie, widząc tego człowieka Kinga, który sprzedał tyle książek, jest bardzo zdolnym, utalentowanym człowiekiem i takie szturchanie mnie jako czytelnika, jakby był moim starszym bratem lub ojcem lub wujkiem, mi sprawia ogromną radość i ciągle jakby mam to nieukrywane natchnienie, żeby robić te rzeczy, które robię właśnie dzięki niemu, dzięki takim książkom, jakie dzisiaj omawiamy. I to jest niesamowite, naprawdę niesamowite. No ja też jeszcze tutaj odnajduję tą fajną rzecz, o której często rozmawiamy. Ty mówisz wujka, starszego brata, ja mówię tutaj kolegę, bo taka sieć, płaszczyzna powiązań, różnego rodzaju zbiegów okoliczności, o których tutaj mówiłem wcześniej. Mówiłeś o twojej książce, tej nowej, Nadzej rozszarpani, tam wspominasz o tym całym kinie motoeksploatacji, czy samochodu eksploatacji. Tak, i tu się bardzo fajnie dwie rzeczy łączą, bo my też nie ukrywamy tego, że uwielbiamy i często wracamy do filmów z Vincentem Price'em i to tą książkę, którą przeczytałem, akurat też się z tym wiązało to wszystko, że King obok tych takich źródeł inspiracji literackich wymienia też właśnie te inspiracje kinowo-filmowe i tam właśnie te double feature, gdzie właśnie jednym filmem był film z gatunku motoeksploatacji, a drugim był film z Vincentem Price'em, na które on się zawsze udawał. Zdaje się, że właśnie w trakcie jednego z takich seansów był, kiedy zawołano go do tego, że przez ten megafon, tak, że syn mu się rodzi, nie? Stephen King, proszę do wyjścia i wszyscy światłami. No i właśnie ta cała sfera biograficzna tej książki umiejscawia nas w takim kręgu podobnych fascynacji, mimo tego, że wiadomo, Stephen King ma swoje lata, chyba kiedy powstawała ta książka, to on już był w okolicach 60, tam chyba wspomina w którymś momencie,
Mimo tego, że ma swoje lata, to jednak to nasze źródło wspólne fascynacji sprawia i daje taką płaszczyznę, że kiedy on wchodzi na ten, no powiedzmy, taki mentorski troszeczkę etap tej książki, to my mu wierzymy, my mu ufamy, bo my wiemy, że to jest gość, który podobne zainteresowania miał, który podobnymi rzeczami się, no mówiąc wprost, jarał w swoim czasie, tak? Więc to bardziej taki kolega, który daje dobre rady, kolega, który osiągnął sukces i kolega, przyjaciel nawet, bym powiedział, za którego radami warto podążyć, bo ten sukces okazał się wymierny, tak? On to zrobił, przeszedł przez to, dokonał tego, a jednocześnie był tym samym, powiedzmy, no jeszcze wtedy nie używano tych stwierdzeń, dzisiaj one dopiero gdzieś tam współcześnie się pojawiły, nerdem czy geekiem, prawda? Którymi my też w jakimś stopniu jesteśmy, więc to jest bardzo fajny też w tej książce wydźwięk tego wszystkiego, że to się wszystko tak komponuje w taką całość, że tego gościa naprawdę warto posłuchać, że wiesz, że on dobre rady ci daje i wiesz, że on te same źródła fascynacji miał z tego samego właśnie pieca jad chleb, co i my, nie? Ale ja wam powiem, że paradoksalnie, pomimo tego, że ja lubię horror, lubię filmy horrory, a nie jestem pisarzem i nigdy nie będę pisarzem, to dla mnie przyjaźniejsza w odbiorze jest jak pisać. Mm-hmm. Bo co prawda Dance Macabre jest spoko książką. Pierwsza połowa jest w ogóle fantastyczna, jak on tam o filmach gada, ale tam jest temat zbyt duży. On zbyt wiele srok za ogon chce pociągnąć. Niby ma jakąś myśl przewodnią, ale naprawdę skacze temat z tematu na temat. On tam przez 3 dekady horroru bodajże chciał opisać i póki się trzyma tych filmów, to jest w miarę płynnie. Potem jak przechodzi do książek, trochę dla mnie się to już rozjeżdża. A tutaj ten cały środek, już pomijam te anegdotki, o których wy mówicie wszystkie, ale ten cały środek, który teoretycznie nie powinien być dla mnie przyjazny, czyli właśnie jak pisać, sedno tej książki niby, on jest tak płynnie przeprowadzony, on tu daje nam podstawy w zasadzie wszystkiego, z czego możemy skorzystać, nie? Mm. Tak jak mówisz, gdzie pisać, jak sobie przygotować miejsce, no to sam to sprawdzisz i może tobie nie będzie pasować na przykład walić w klawiaturę przy, nie wiem, włączonej na cały regulator AC/DC, nie? No ale to przetestujesz na sobie, nie? Jak skąd czerpać, nie tyle, że skąd czerpać pomysły, tylko rozwija tą frazę, o której często mówił, pisz to, o czym wiesz, nie? Jak mamy rozumieć tę frazę? O redakcji książki, no ten jeden wzór, który tutaj mówi, że druga wersja równa się pierwsza wersja odjąć 10%, panie Jacku, do brzegu. Mówi to, co ty mówiłeś, te zamknięte i otwarte drzwi, ale też metaforycznie, nie? Kiedy uwolnić swoją książkę, komu ją pokazać? Mówi o tym idealnym czytelniku, czyli to, co już też zwracałeś uwagę o swojej żonie, nie? O zbieraniu faktów. To jest wszystko tak przyjaźnie przedstawione. I tutaj też czasami odnajdywałem siebie, wiesz, jak Stephen King mi mówi, że każdy miał taki moment, że złapał za książkę i sobie pomyślał, kurde, przecież ja zrobiłbym to lepiej, nie? No też miałem takie momenty, że się zastanawiałem, czemu ja w zasadzie nie piszę? Przecież komuś zapłacili tutaj za książkę, którą ja bym zrobił lepiej, nie? No tylko, że ja nie pociągnąłem tego dalej, on pociągnął, nie? I tu jest masa naprawdę fajnych rzeczy i to jest fajnie, płynnie, przyjaźnie przedstawione. Oczywiście King tam swoje, ma kilka swoich takich zagrań, bardzo często w krytyków uderza, ale to jest coś, co ja mam wrażenie, że King na łożu śmierci, jak będzie mógł powiedzieć ostatnie zdanie, to najpierw powie, że lśnienie Kubricka było do dupy, a jak jeszcze uda mu się drugie powiedzieć, to na krytyków najedzie, bo to jest coś, co się przewija przez całą jego historię, gdzie dają mu głos w ogóle na ten temat. No, to tylko tak chciałem powiedzieć, że ten środek jest naprawdę bardzo przyjazny. I tak jak powiedziałem, tylko chyba ten wątek na koniec z agentem literackim, to jest jedyna rzecz, która powiedzmy nam, polskim pisarzom, jest to chyba jest zbędna. No, u nas coś takiego chyba nie funkcjonuje, nie? No ja bym powiedział nawet, że nie współczesna troszeczkę, bo obecnie no, w epoce self-publishingu jest dużo no, i łatwiej, i trudniej jednocześnie, prawda? No bo jest więcej różnego rodzaju właśnie wydań książek, które po prostu autorzy wydają w jakichś, powiedzmy, portalach, które zajmują się właśnie dystrybucją tych self-publishingowych książek, ale z drugiej strony no każdy może napisać książkę i każdy może wydać, a w zasadzie no powiedzmy upublicznić książkę i ona dotrze do jakiegoś grona odbiorców, a jeżeli masz szczęście, to i szerzej gdzieś, prawda, tą pocztą szeptaną. Więc to jest bardzo niewspółczesne i też bardzo geograficznie. U nas ta koncepcja, nie wiem czy w ogóle istnieje taki zawód jak agent literacki, u nas to pewnie jest coś takiego, ale
ale to nie jest aż takie konieczne i wydaje mi się, że większość właśnie twórców, zwłaszcza polskich, no to raczej sami gdzieś tam udają się do domów wydawniczych i tam po prostu starają się, a nie przez agentów, nie? Ty masz rację, wiesz co, przypomina mi się postać Andy'ego Weira, ten, który napisał Marsjanina. Mm-hmm. Jego pierwsza ta powieść, która on ją chyba za przysłowiowego dolara sprzedał Amazonowi i nie miał chyba możliwości jakichś wielkich na to, żeby tą książkę zanieść do jakiegoś wielkiego domu wydawniczego. Ale to jest ciekawe, to o czym też powiedziałeś, o czym razem mówicie, to znaczy fajne jest to, że King w rozmowie ze swoim synem wspomina coś takiego, kiedy pada jego ile ma lat, tam chyba rzeczywiście 60 parę, a może już więcej, nie wiem, Mando, kiedy był ten wywiad robiony? 2015 nie, chyba, nie? Nie, sprzed roku, no sprzed dwóch lat, no. Mhm. No właśnie, więc już jest staruszkiem. I on mówi, że przyszło mu żyć w fajnych czasach, że przyszło mu żyć w takich czasach, gdzie on ma w ogóle dobrą pasę, mówi o tym. I ja sobie tak pomyślałem, że i też nawiązując do tego, o czym mówiłeś ty, Rafale, że nam wszystkim przyszło żyć w fajnych czasach. Raz, że każdy z nas może robić to, co lubi, jeśli tylko mamy dużo samozaparcia i nie wiem, nagrywać sobie podcasty i ze sobą się w ten sposób spotykać. A dwa, że to, co kiedyś było na przykład w Polsce dla nas zupełnie niedostępne, czyli ten dostęp do popkultury, to, że dzisiaj my możemy czuć się częścią tego globalnego świata i to, o czym pisze King, o tym tytule, o tym filmie, o tej książce, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. I to jest niesamowity czas rzeczywiście. I King, jasne, on jest dzieckiem epoki, pewnie kurczę zaraz po Eisenhowerze, gdzieś tam lat 60., 50. I jest starszym już panem, ale ciągle mi się wydaje, że on sobie świetnie daje radę w tym. Ja bym tutaj wrzucił obok niego, postawił jego kumpla, czyli George'a Romero, a może nawet bardziej Rogera Cormana, Roger Corman, który żyje, że po swojemu, ale oni sobie tam dalej przędą te nici i sobie dają świetnie radę w tym współczesnym świecie. Część ludzi kpi z tego, że tam, wiesz, King wykorzystuje nowoczesne jakieś media do swoich książkach, aha, i że na tym się nie zna. No pal licho, ja sobie przeczytałem Richarda Nowego, który napisał swoją książkę o Jacku Richerze ze swoim bratem i tam dopiero jest śmiesznie, kiedy oni zaczynają wspólnie mówić o hakowaniu banku za pomocą właśnie jakiegoś bota czy tam jakiegoś wirusowego urządzenia. Więc nie wiem, ja bardzo lubię tą gawędę Kinga o tym, że ten współczesny świat daje nam bardzo dużo możliwości i rzeczywiście może to jest naiwne, ale że każdy z nas może siąść i robić to, co kocha, nie? Kurczę, nagrać muzykę, nagrać podcast, jak ktoś chce, to może sobie napisać książkę. Mm-hmm. Fajne jest to, że my możemy w ogóle, wiecie, siedząc sobie tutaj w Polsce, nagrać podcast o książce Kinga. Kiedyś musielibyśmy być pracownikami jakiegoś radia albo zostać do radia zaproszeni, a teraz sobie możemy to robić w ten sposób. I ten świat się niesamowicie rozszerzył. Uważam, że to jest super. A jeszcze nawiązując do tego, Mando, co powiedziałeś o Dance Macabre i o książce Jak pisać, to ja się zgadzam z tobą i on ma rację, King, że ta wielkość tej książki Jak pisać działa na atut. Nie? Jakby nie ma tutaj wodoleństwa w tym rdzeniu tej książki. Możemy powiedzieć, że ta część biograficzna, ona jest rozbuchana może za bardzo, jak ktoś nie lubi takich rzeczy, ja bardzo lubię, ale ta część środkowa, która jest podstawą tego tytułu i w ogóle pewnie tego, że King zabrał się za pisanie tego, jest bardzo przyjemna do czytania czy do słuchania, bo ona jest bardzo precyzyjnie tutaj sformułowana. Tutaj nie ma jakby takiego miejsca, że ja mam wrażenie, że gdzieś on odleciał i nie wiem, o czym on mówi. To jest krok po kroku sprzedawanie od takich właśnie podstaw, naprawdę podstaw, jakie on używa, jakichś narzędzi, czy to fizycznych, czy właśnie jakichś takich w swojej głowie. Ja strasznie to lubię, kiedy on mówi, że się oddziela muzyką od świata rzeczywistego i zazwyczaj właśnie jest jakiś rock albo metal. I przyznaję, też próbowałem. Jest to bardzo, bardzo przyjemne w ten sposób. Ja sobie włączam Slayera czasami. No to nie słucham, ale jak sobie włączę Slayera, to jestem sam ze sobą. Nie? I tam demony się przewalają przez moją głowę muzyczną. Jedzie ten kombajn i jesteś gdzie indziej. I to jest dosyć fajne. Swoją drogą też a propos ostatnich słów Kinga, to śmiesznie w wywiadzie też, kiedy pada pytanie Spielberg czy Kubrick? I King odpowiada, oczywiście, że Spielberg. Ten wywiad jest świetny też. Mi się on podoba. Ja wcześniej się z nim nie zapoznałem, nie znałem tego wywiadu. Fajną chemię mają, troszeczkę tak się sobie dwodują, tak jakby się nie znali, jakby faktycznie jeden drugiego przepytywał z rzeczy, o których nikt nie wie.
Podobał mi się ten tekst odnośnie wykorzystywania postaci i miejsc w książkach Joe Hilla przez z książek właśnie znanych z uniwersum Stephena Kinga. Trzeba płacić pieniądze też. Tak. Czy mam ci za to zapłacić? A King, tak, proszę, czy tak, dziękuję, coś takiego, nie? Więc to jest bardzo fajnie. No jest też wzmianka o niezbyt lubianym przez nas instytucie, a z tego wywiadu wynika z tego jednego... No bo ten jednego, wywiad w ogóle był w trakcie instytutu zdania, chyba pisany, więc cały początek się na tym opierał, nie? Tak, że King lubi ten instytut swój, my nie bardzo, ale... No i mówi o strukturze właśnie, a propos książki, jak pisać, nie? Że mówi, że instytut ma bardzo dziwną strukturę, ja się z tym zgadzam. Tak. Na początku instytut przypomina właśnie opowieść o Jacku Reacherze. I mówi, zapominacie o tym bohaterze, o to mi chodziło. Ja tak, what? Na serio? My byśmy chętnie... No dokładnie to samo, dokładnie to. No, ale ja akurat miło wspominam końcówkę, cały czas wspominam końcówkę Instytutu, także dla mnie ta książka nie jest tak do końca skreślona. Ale to nie jest temat na tutaj teraz dyskusję o Instytucie, ale przerwałem ci, przepraszam, mów dalej. Tak, no i mi się bardzo ten wywiad podobał, jest fajny. Pokazuje też to dla tych, którzy nie wiedzą może, jak bardzo podobni do siebie są Joe Hill i Stephen King. Nie tylko z wyglądu, ale też z tego, jak tworzą, jakie mają podejście do tworzenia, jaką mają koncepcję na to tworzenie swoich światów. No bardzo, bardzo fajny wywiad. Króciutki, chciałoby się dłużej tego, żeby tego więcej było. Chciałoby, żeby to było wydane wręcz w postaci wywiadu rzeki jakiegoś w osobnej książce, gdyby taka była możliwość. Ale jest to fajnym dodatkiem. No, fajnie, że takie rzeczy wychodzą. Mniej fajnie dla tych osób, którzy no, dla tego jednego wywiadu kupią tę książkę ponownie. Wydaje mi się, że to taki maleńki dodatek jest do tej całości, ale ci, którzy kupią ją teraz po raz pierwszy, tak jak ja na przykład przeczytamy ją po raz pierwszy, to jest miły tutaj appendix do tej całości. On jest też zabawny, tu widać, że ja też chyba nie oglądałem tego, a teraz już on nie jest do obejrzenia, bo już go usunęli z YouTube'a. Tu widać, że to jest takie... tam pada Joe Hill go pyta jakieś durne pytanie i mówi, no ja tylko czytam pytania, nie? To nie ja je zadaję. Tutaj po prostu ktoś takie napisał i widać, że to pewnie tam było sporo śmiechu między nimi i takiej, wiesz, interakcji, nie? Reakcji Kinga na durne pytanie i jego pewnie uśmiechu na to, że zadał to durne pytanie. Tego w książce nie odczujemy, no ale możemy sobie dopowiedzieć, nie? Ale kurczę, bo już tu do dodatków przyszedłeś, a jeszcze zanim dodatki, to jeszcze mamy tutaj dwie rzeczy w części właściwej, czyli jak żyć, rozdział o wypadku Kinga i potem jeszcze drzwi zamknięte, drzwi otwarte, jeszcze jedna część druga, czyli znów redakcja. I tutaj obie w sumie dość ciekawe. Co prawda, jak żyć to jest naprawdę fajny rozdział, chociaż jak jestem jakoś tak bezpośrednio po Mrocznej Wieży, to jest już taka powtórka i gdzieś tam miałem w głowie obrazy z Mrocznej Wieży, których pewnie nie powinienem tu mieć, bo ten rozdział powinien inne odczucia we mnie wywołać. Jest to fajne zamknięcie, bo tak naprawdę ten wypadek przerwał pewnie pisanie tej książki. Ona była chyba, rozpoczął ją przed wypadkiem, skończył powiedz, dodał tę klamrę tutaj. Jest to spoko rozdział, to trzeba bardzo, kurde, no się motam, przejmijcie mi tutaj mikrofon. Wiecie co, ja ten rozdział tak wspominam, naprawdę, w sensie, że on robi na mnie takie wrażenie... Bo to jest bardzo dramatyczne, to, co tam się dzieje. To było dramatyczne przeżycie i jego... Bo to ja to w ogóle, Mrocznej Wieży nie czytałeś, z tego co wiem. Nie dotarłem tak daleko. Tam ta historia jest opowiedziana tak troszkę... No, ona generalnie dość zbieżna jest z tym, co było w rzeczywistości, bo tam taki troszeczkę retelling tej historii następuje, więc podobnie jak Mando, miałem tutaj takie wrażenie, że tę historię znam troszeczkę z innej jakby perspektywy. Ale swoją drogą też w mojej świadomości ta książka Pamiętnik Rzemieślnika zapisała się jako dużo, dużo wcześniejsza książka. Ja byłem zaskoczony tym, że tutaj ten wątek wypadku się w ogóle pojawia. Nie? Ja myślałem, że ona powstała przed wypadkiem. Dopiero właśnie, kiedy do tego momentu chyba dotarłem, chociaż tam były chyba wzmianki o jakichś książkach, które powstały po wypadku, ale dopiero tak w pełni sobie uświadomiłem, że ta książka powstała później niż myślałem. Ona była chyba tak, jak Mando mówił, że musiała zostać przerwana, nie? Tak, bo on mówił o tym, że pisał Buicka, pisał ręcznie przecież Łowcę Snów po wypadku. Tak, też tak. Ona mu przygotowała stolik i próbował, kombinował. Także on mówi, w tym rozdziale właśnie mówi, jak się zbierał, nie? Po tym wszystkim, żeby znów powrócić do pisania. Łowca Snów, który swoją drogą miał jakiś dziwny tytuł, pamiętacie? Tam też żona go namówiła, że ten tytuł zmienił. Rak. A rak, no. Rzeczywiście. Chodzi o cancer, nie o zwierzę. Tak.
No, a mamy jeszcze tą jedną część w wersji podstawowej, czyli drzwi zamknięte, drzwi otwarte. I tutaj też jest fajna rzecz, bo dostajemy ten taki większy wgląd w redakcję tekstu na przykładzie opowiadania 1408, które na tym etapie było raczej ciężko dostępne, bo zbiór opowiadań Wszystko jest względne ukazał się 2 lata później. To opowiadanie było chyba tylko wydane w takim jakimś dziwolągu w audio Blood and Smoke. Ja nie pamiętam dokładnie, co to było. To nie była książka, to nie był zbiór, to było jakieś takie wydanie audio, nie wiem, co na nim się znajdowało. I tutaj King nawet mówi, że rozważał, czy całego opowiadania nie umieścić. W sumie szkoda, moim zdaniem. To by był taki dodatek, który by taki smaczek, nie? Taka ciekawostka. Macie tutaj opowiadanie w pierwszej wersji i w drugiej, którego jeszcze nie czytaliście na przykład. No tak było w miasteczku Salem, nie? W tej wersji rozszerzonej, nie? Tam były te fragmenty całe dodatkowe, które wyrzucił po edycji, nie? A czy nie jest tak tutaj, przypomnijcie mi, bo ja tą książkę nie mam przed sobą, ty Mando mówisz, że masz blisko siebie, ta papierowa, bo w audiobooku, wiadomo, nie może tego być, że tam w książce były również, tekst był inną czcionką podany i były skreślenia rzeczy, które były przed poprawkami, po poprawkach. Czy ja dobrze pamiętam, czy coś zmyślam? Bardzo dobrze pamiętasz, to jest zrobione trochę tak na maszynopis jakby. Dokładnie, jak mizery, nie? No, z dużymi odstępami między linijkami, tak żeby robić poprawki i najpierw mamy wersję niepoprawioną, a potem poprawiona i właśnie w audio, no tak jak mówiłem na początku, lektor musiał nieźle się namęczyć, bo on tu omija też sporo rzeczy. On mówi i tak dalej, nie czyta jeszcze raz tego samego. A tu są czasami całe akapity, wiesz, wzięte w jakąś klamrę, dokładnie, ponumerowane, poprzekreślane, dokładnie, masa rzeczy. I dlatego ja pamiętałem, słuchając tego, tą wersję papierową i przyznaję, że przy niej się bardziej lepiej się bawiłem właśnie ze względu na ten obraz, na to, że graficznie też to bardzo fajnie wyglądało i mogłem sobie bardzo szybko porównać. To trochę tak jakby czytanie też scenariusza z uwagami redakcyjnymi, to w wypadku scenariusza uwagami powiedzmy reżyserskimi, gdzie możemy sobie nanosić rzeczy różnymi kolorami jeszcze i tam skreślenia są i adnotacje jakieś ręcznie napisane i to się mi ładnie sklejało w tej wersji właśnie książkowej, ale uważam, że to jest kapitalne też, że to opowiadanie jest bardzo dobre, uważam, i to, że mamy tutaj wgląd już nawet nie w warsztat, nie, tylko kurczę, jakbyśmy widzieli taką autopsję na własnej powieści, jakbyśmy mogli zobaczyć, jak to wszystko jest porozkładane, i to jest już dla takich ultrafanów super, uważam, nagroda, jak się dojdzie do tego fragmentu, i tak naprawdę rzeczywiście dla ludzi, którzy chcą porównać sobie, jak wygląda składnia, jak wygląda, nie wiem, interpunkcja, jak wygląda to właśnie dygresyjność, wodoleństwo przed i po, bo to się potem ładnie w tej wersji już wyczyszczonej klaruje i uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja bardzo chwalę też to. Okej, okay, no i właśnie ja wam powiem, że to co tutaj, moment, w którym jesteśmy w tym momencie, zamyka tę wersję oryginalną, kończy ją. I ja mimo wszystko, tak jak powiedziałem na początku, jestem trochę rozczarowany tą wersją rozszerzoną. Co prawda, no kurczę, po pierwsze trafia do sprzedaży, więc nie powinienem być rozczarowany. Po drugie, no jakiś tam dodatek jest, kilka fajnych rzeczy, ale w tym sensie, że w zapowiedziach jednak miałem podane 2 rozdziały nowe Stephena Kinga, 2 dodatkowe rzeczy z Owenem i z Joe'em, które już były wcześniej publikowane, bo esej Owena był w New Yorkerze w 2018, rozmowa z moim tatą Joe'ego Hilla była w 2019 udostępniona na YouTubie i ja myślałem, że te 2 rozdziały Kinga będą czymś dodatkowym, będą jakąś taką, będzie coś dopowiedziane z punktu widzenia 20 lat starszego Kinga, ponieważ w tej zapowiedzi rozbudowanej książki było osobno powiedziane, że King uaktualnił też listę książek polecanych. Więc myślałem, że to jest coś nowego. I jak zacząłem słuchać, pierwszy rozdział, lista książek z lat 2001-2010. Drugi rozdział, lista książek z lat 2011-2020. No i wtedy tylko te 2 dodatki z Owenem i z Joe'em. To tak trochę, mówię, kurczę, trochę jednak czegoś ciekawszego się spodziewałem. Ale to taki drobiazg, taki przytyczek, no bo to jednak mimo wszystko fajnie, że książka trafia do sprzedaży i te 2 rozdziały z Owenem i z Joe'em to są ciekawe rzeczy. Tak, zgadzam się. Ja przyznaję, że nie znałem tych wywiadów, ale też powołujesz się na to i to rzeczywiście pada w samym audiobooku, gdzie wcześniej można było albo przeczytać, albo usłyszeć je. Pamiętam, że tam jest pada rzeczywiście New Yorker.
Ale jest tak, jak Mando, ja powiedziałem, wydaje mi się, dlatego to jest taki patchwork dla mnie, nie? Że ona, ta książka sprawia wrażenie właśnie takich części ponakładanych i to części, które nawet procentowo właśnie nie są jakieś najważniejsze, ale są tam. I też pamiętam też chyba, ta książka ma ze dwa wstępny, prawda? Pisane w jakichś odstępach, jak dobrze pamiętam. Czy teraz ja zmyślam już coś, jeśli chodzi o początek. Tam chyba są dwa wstępy też Kinga. Wstęp jeden i wstęp dwa, czy tam jakiś początek jeden, początek dwa. To już było wcześniej, zdaje się, nie? Tak, to było wcześniej. No, ja powiem tak, no, dla kogoś, kto tak ja na przykład, no, czy Jacek, kto tą książkę teraz nabędzie, no to nie zaszkodzi, że te dodatki są, tak? One tam są i fajnie, super. Natomiast, żeby kupić specjalnie tę książkę drugi raz tylko dla tych dodatków, no to wydaje mi się, że to jest raczej zbędne, tak jak powiedział Mando wcześniej. No, można sobie obejrzeć nawet ten wywiad, można znaleźć te wywiady i teksty, które wcześniej były publikowane gdzieś nawet na stronach internetowych. Więc same dodatki nie uzasadniają ponownego zakupu książki, natomiast jeżeli ktoś kupi ją właśnie teraz, no to na pewno nie rozczaruje się tym, że one tam są. Tak jest. No to ja się tutaj dokładnie zgadzam. Trzy przedmowy są, przy czym one są krótkie. Te przedmowa druga to jest jeden akapit, przedmowa trzecia to jest jeden akapit, który jest jeszcze krótszy. I ja się zgadzam tutaj całkowicie. Natomiast samą książkę jak najbardziej polecam. Tutaj mamy masę fajnych rzeczy. No, nie będę tego już podsumowywał, bo to z naszej rozmowy wypływa. Tutaj zbyt dużo rzeczy było poruszonych, bo w tej książce jest zbyt dużo rzeczy, ale mnie się to czytało dobrze, czytałem ją drugi raz i w sumie teraz ja, jako starszy czytelnik, mnie się ją czytało jeszcze lepiej niż gdy czytałem ją jako gówniarz. Ja jeszcze chciałem powiedzieć pewną rzecz, bo my, a propos tego, co się dzieje tutaj w dodatkach, bo my często nazywamy w Strefie Mroku Stephena Kinga wielkim plagiatorem. To znaczy mówimy o tym, że gdyby nie Strefa Mroku, to King nie byłby Kingiem. On wiele rzeczy, wiele pomysłów, które gdzieś tam się pojawiają w jego powieściach, naszym zdaniem zaczerpnął z serialu Serlinga. I tu się pojawia, on się przyznaje, w końcu się demaskuje w wywiadzie, bo mówi o opowiadaniu Richarda Mattesona pod tytułem 20 tysięcy stóp nad ziemią. I to jest opowiadanie, które doczekało się ekranizacji w Strefie Mroku. Myśmy niedawno je omówili. I wskazywałem ja wtedy, że mi się skojarzyło to z tylko strachami i pewnie jakimiś jeszcze innymi rzeczami, które mógłbym to powyciągać z powieści Kinga. I to się strasznie mi podobało, że w końcu mamy cię, Stephen King. Robisz to w 2019 roku. Długo ci zajęło, zanim oficjalnie i publicznie się do tego przyznałeś, ale tak, Strefa Mroku cię ukształtowała. Powiedział to. Znaczy, zdaje się, że było już coś w Dance Macabre o tym wcześniej, że gdzieś tam wśród źródeł inspiracji właśnie też była Strefa Mroku, Rod Serling i twórcy, którzy tworzyli dla Strefy Mroku, więc tutaj akurat nie było to niespodzianką. Oczywiście troszeczkę tak sobie żartujemy. Wiadomo, że te pomysły gdzieś tam krążyły w wielu głowach i pojawiały się w różnych dziełach popkultury. Natomiast tutaj ta książka też pokazuje, wracając już do Pamiętnika Rzemieślnika, pokazuje, z jak wielu właśnie elementów składa się Stephen King, tak na dobrą sprawę, uproszczając troszeczkę, nie? Że on nie wziął się znikąd. Jego fascynacje i to, co w ostatecznej formie uzyskujemy, to jest częściowo, prawda, to, co przeżył sam, czego doświadczył, częściowo jakieś takie koncepcje zupełnie, które wychodziły z jakiejś jednej myśli, czy jakiejś jednej informacji, która do niego dotarła, chociażby o Carrie, prawda, ten cały rozdział. Także no, mamy tutaj pełen wgląd w umysł pisarza, tak? Umysł pisarza, osobę, która od samego początku, od dzieciństwa tutaj prezentuje w sposób, w jaki się tworzył, tak? Jaki się wykuwał Stephen King i jakim jest obecnie, jakim był w okresie, kiedy tworzył te swoje największe dzieła. Więc to jest bardzo fajne. Myślę, że to pod tym kątem jest bardzo wartościowa książka. Dla fanów oczywiście Stephena Kinga jest to książka, no, trzeba to przeczytać, każdy fan po to sięgnie. Natomiast uważam też, że każda osoba, która nawet zna pobieżnie twórczość Stephena Kinga, to powinna po tę książkę sięgnąć, bo to jest coś, co pokazuje, w jaki sposób dzieło się tworzy, tak? Od źródła do finału, w jaki sposób tworzą się historie, w jaki sposób tworzyć dobre historie. Także wydaje mi się, że to jest takie najbardziej, powiedziałbym, uniwersalne dzieło Stephena Kinga, które może trafić do bardzo, bardzo wielu osób, pomóc na wielu różnych poziomach
zwłaszcza tym osobom, które zajmują się, chcą się zajmować jakimś kreatywnym zajęciem, tworzeniem jakiegoś rodzaju właśnie fabuł, nie tylko jeżeli chodzi o książki, ale też może nawet scenariusze filmów i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo wartościowe dzieło. Tak jest. A do tego dla fanów jakieś tam drobiazgi, mm-hmm. takie jak przykłady z książek, bo tutaj King też czasami z własnych książek podaje przykłady, jak tworzył daną postać, jak zabierał się za to czy za tamto, także to też jest wartość dodana dla fanów. Natomiast jeśli chodzi o Strefę Mroku, no to umówmy się, każdy, kto wychował się w tamtych latach, a potem tworzył fantastykę, no to czerpał ze Strefy Mroku, nie? Ona ukształtowała wszystkich, którzy byli po niej, także... Dziękujemy bardzo, na to czekaliśmy też. W ogóle cały sens nagrywania się wspólnego wiązał się z tym, że my sobie wytniemy teraz to, co Mando powiedział i wkleimy do swojego podcastu. O to chodziło. Ale wiesz co, bo nie wiem, ja czuję się zaszczycony, że się słyszymy tu wszyscy wspólnie i nie wiem, czy jeszcze kiedyś mnie zaprosisz, więc powiem teraz coś, jeśli pozwolisz, i też będę bazował na tym, co dzisiaj jest tematem, czyli jak pisać. Mnie się wydaje, że w ogóle fascynujące, i to widać w tej książce również, z Kingiem jest to, że my przyzwyczailiśmy się do takich truizmów wniesionych gdzieś rzeczywiście z lat edukacji, że to stoimy na barkach gigantów, i że Szekspir, i że Homer, i wiadomo, jak dzieciaki do tego podchodzą, ciężko się to czyta, jest to literatura, która oczywiście jest ważna, stworzyła naszą cywilizację, ale tak naprawdę nikt przy zdrowych zmysłach dla przyjemności nie będzie czytał wielkich eposów starożytnej Grecji czy Rzymu. A z Kingiem właśnie jest to, i to co powiedziałem też trochę prześmiewczo o tej Strefie Mroku, że on wydaje nam się właśnie, że gdzieś to już słyszeliśmy w jego powieściach, że gdzieś to już kiedyś było w jakimś filmie czy telewizyjnym serialu, ale on jest niesamowity, że on się tego nie wstydzi, że on sięga nie właśnie tam do Homera, chociaż go zna, bo jest niesamowitym, oczytanym facetem. Przypominam sobie anegdotkę, kiedy Owen nagrywał mu Wojnę i pokój, Tolstoja, i kaleczył język na rosyjskich nazwiskach. Więc on naprawdę uwielbia czytać i czyta wszystko. Ale ja bardzo lubię u Kinga to, że on przewartościowuje i miesza w swoich powieściach coś, co jest archetypem popkultury. I to jest zajebiste w jego całej twórczości. Bo miasteczko Salem, to jest wampir, to jest oczywiście Nosferatu, Murnała, to oczywiście jest Bram Stoker, ale King, umiejętność i ogromny talent tego pisarza polega na tym, że on w niesamowity sposób potrafi bez żadnego czasami, wiecie, zahamowania sięgać do czegoś, co wydaje nam się kiczowate, jak Maglownica, i robić z tego poważną opowiadanie czy powieść grozy, i my w to wierzymy, nie? Jak ogromnym jego talentem jest to, że on potrafi wykorzystywać coś, co potencjalnie nam się wydaje, że ani nie jest straszne, albo już było wielokrotnie pokazywane i nic już nowego nie można na ten temat powiedzieć. Psychopatyczna pielęgniarka, klaun i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że wierzymy w to, wchodzimy w to i ten popkulturowy właśnie jakieś podłoże, czy to wzięte ze Strefy Mroku, czy z własnych przeżyć samego Stephena Kinga, czy jakichś komiksów nawet, które w dzieciństwie przeczytał, u niego sięga artyzmu. I to też widać w tym, co on przedstawia w tej książce, jak pisać, że on naprawdę potrafi mieszać w tym takim popkulturowym kotle, ładuje tam swoje wszystkie fascynacje, które, jak już kilka razy to powiedziałem, sięgają czasami złej strony sztuki, złego kina chociażby, i potrafi z tego zrobić coś ciekawego. I wydaje mi się, dlatego jest on tak fajnie czytany przez wszystkich, przez Polaków, przez Anglików i na całym świecie, że każdy z nas gdzieś tam bawił się rosorakami, każdy z nas gdzieś sobie utłukł kolano jadąc na rowerze, ktoś kiedyś ukradkiem widział jakiś film dla dorosłych, właśnie puszczał bąki, nie? A siedział w poczekalni. I King jest takim kolegą, który potrafi powiedzieć: nie ma się czego wstydzić, albo to też jest fajne przeżycie, albo nie wiem, albo też tak miałem, a patrzcie, jestem wydawany. I może to nie jest najważniejsza rzecz, jaka zostaje po lekturze Jak pisać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo sympatyczne i dlatego ja nauczyłem się bardzo dużo i z tej książki, i w ogóle z jego twórczości, że niezależnie od tego, jak zaczynamy i jaki bagaż doświadczeń ze sobą ciągniemy, czy to jest, wiecie, właśnie Sienkiewicz, czy to jest tylko Akademia Pana Kleksa, to i tak mamy prawo o tym mówić i robić z tego coś, co nas fascynuje. Zrobić z tego właśnie Akademia Pana Kleksa kontra Avengersi, jak nam się chce, nie? Tak jest.
Tak jest. No czekałem, czy Rafał coś tutaj dopowie. No, bardzo ładnie skończyłeś i myślę, że to już chyba czas w sumie się rozstawać. Miło się rozmawiało, chyba że Rafał jeszcze chcesz coś tutaj dopowiedzieć. Ja odpowiem tylko na początek twojej wypowiedzi. Ty się tutaj czuj zawsze zaproszony do tego podcastu. Nie wiem czemu dopiero teraz. Co prawda, no problem raczej, problemy komunikacyjne, bo tak samo my na przykład ze Skórą nagrywamy rzadko, bo ze Skórą mamy problemy komunikacyjne, a z Jerrym czy Szymasem to jest 5 sekund i bach, bach, jestem wolny, dobra, wybiegamy, bierz mikrofon, nagrywamy, nie? Na wariata. A też nie wiem, jak wyjdzie ten podcast ostatecznie, bo jakieś tam drobne problemy mogą być tutaj dla słuchaczy, bo zdradzę, że po prostu mówimy godzinę 20, a nagrywamy go 2 godziny 10, dobre, bo dawno takich problemów nie było, no bo to jest tak, że wy macie swój podcast, my mamy swój podcast, my jesteśmy już dograni, wiemy co i jak, wy jesteście już dograni, a tutaj nagle przychodzi crossover i się sypie po prostu jak 7 lat temu, nie? I słuchaj, to końcówkę Mando, to jak dwie stacje kosmiczne, amerykańska i radziecka, muszą się połączyć w kosmosie, nie nad Ziemią. To jest taki, nie działają te wszystkie, wiesz, zawiasy, czy też te połączenia radzieckie i amerykańskie. Tu w końcówce możecie słyszeć czasami pogłos chłopaków, bo ja już nagrywam bez słuchawek, na głośnikach, już 2 programy poszły, przerwa, cuda na kiju, także ja się bardzo cieszę, że udało się nagrać ten podcast, naprawdę, kurde, dawno nie miałem tremy przed rozpoczęciem podcastu, a tutaj mówię, będzie Jacek, nie, ale wow, nie? I aż mi się, kurde, ręce trzęsły na początku, nie, także, kurde, dzisiaj mi się śniło, że nagrywamy ten podcast, no ludzie. Super, bardzo miło. Ale ci powiem, że jak wstałem rano, to wcale tak dobrze się nie czułem, bo po prostu miałem w głowie jeden wielki mętlik, nie? To jak, trochę jak koszmar, jak ci się śni całą noc, jak nagrywasz podcast, nie? Dobra, nie przedłużając, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że taki podcast udało się nagrać. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powtórzymy, czy to u mnie, czy ja u was z jakiegoś powodu, bo też tam z przyjemnością pewnie gdzieś tam wystąpię, chociaż nie, no Strefa Mroku to nie bardzo, bo ja jednak w tym trochę raczej nie siedzę. No ale zapraszamy poza strefą, możemy coś Kinga wziąć na warsztat na przykład, nie ma żadnego problemu. No ja w sumie nie wiem, czemu to nie jest crossover i nie leci i tu, i tu. Miałem w sumie zapowiedzieć tak, że to i tu, a nie zapowiedziałem, no jak takie chamidło się zachowałem na początek. Nie, my sobie wytniemy ten fragment, kiedy mówisz o Strefie Mroku tylko, te powiedzmy 30 sekund. No Jacek z pewnością udostępni na swoich mediach społecznościowych. Ja też się cieszę, no super fajne spotkanie. Ja się co prawda z Mando już spotykałem, przeszliśmy całą drogę do Mrocznej Wieży wspólnie, ale się udało jakoś. Natomiast były trudności tutaj jeszcze od strony technicznej. 3 różnych programów używaliśmy do komunikacji. Więc jeżeli te słuchacze słyszą pewnego rodzaju artefakty dźwiękowe pojawiające się w trakcie naszych rozmów, to wybaczcie, ale no chyba było tego to warte. Ja się cieszę, że przy okazji takiej właśnie książki się spotkaliśmy, bo w jakimś tam stopniu możemy chyba mówić, no Mando chyba najbardziej z nas wszystkich, ale King ukształtował nasze gusta, tak? Nasze gusta literackie w jakimś stopniu, też nawet gusta pozaliterackie, bo ja też na przykład po Dance Macabre sięgnąłem po różnego rodzaju filmy, których wcześniej bym nie oglądał i być może nawet nie byłoby naszego duetu w Strefie Mroku z Jackiem, gdyby może nie Dance Macabre, może mogło tak nawet być, także... Także to jest ciekawa sytuacja jest i fajnie, że to jest ta książka, która tutaj pokazuje na naszego w jakimś stopniu no idola, jednego z ulubionych pisarzy tak od kuchni i okazuje się, że jest takim fajnym facetem, jak myśleliśmy, że jest, tak, czytając jego książki. Więc jak najbardziej fajne spotkanie przy bardzo fajnej książce, którą zdecydowanie polecamy wszystkim. Dobrze, a zresztą tak czy siak warto ją kupić, bo ona nie będzie wznawiana przez kolejne 15 lat, a za 10 lat będzie można puścić ją za 100 znów, czy tam 150 pewnie. Dokładnie, kasa musi się zgadzać, zróbcie to. Dobrze, to dziękuję wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Dzięki, do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia.